to. Ik wil graag twee keer platte kibbeling. Ja. Heb je ook zo'n half liter? Ja. Noem maar zo'n half litertje. Ja. Heb je cola of? Cola, Pepsi, Coca. Doe maar cola zero. Cola zero. Ook wat grotere glas alsjeblieft. Ja, pak wel een blikje, er zit wat meer in. Oké, top, dank u. No, dobra, Andrzej, mamy zamówione. Wmucimy se dorszyka. Dorszyk, półlitrowy browar, Andrzej. Nie, Andrzej, bo ten mi film ściągnął. A, jeszcze nagrywa. No, nagrywam, nagrywam. To mówi tak. No to mówię, film mi ściągnął. Paziak, no to się zgadza. Zostaw ze świeżki, żeby się ukraść od razu? Nie no, patrz, kurwa, klimat stary. Na baterię, żeby wiesz, nie śmierdziało, nie? Słuchaj, ja żyję w dzisiejszym świecie, wiem, że kurwa świeżki też są na baterię. No ale... Gdzieś tam tak widziałem już. Mało tego, one są naładowanie nawet. Wrzucasz sobie po prostu wiesz, ze stojaka i... To chyba akumulatorek w środku jest. Aha, te tak. Fajna sprawa, nie? Słucham. Pyk, ładowanko i... Lepiej jak baterię zmienia, nie? No bo ja kiedyś widziałem, właśnie też miałem takie ten, takie troszkę większe, ale to trzeba było tam właśnie baterię zmieniać. Nie? Gotowałeś kiedyś bigos na znaczach? Bigos na znaczach? Nie, no tak ekstremalnie jeszcze nie gotowałem. Od ciebie, Andrzej, to by się mogła i gestlerka uczyć. Gdzieś wracam do sobie z mieszkania na Bronowicach. Wracam do swojej parterki. Dość późno nad ranem. No. Ale wiadro bigosu serio sobie. Na znaczach ugotowany. Nie na znaczach ugotowany, tylko wiadro bigosu. Zawsze tam mi dawali w knajpie, wiesz, tam jak zostali. Koniec dnia dawali mi bigos, co chciałem, nie? No. Zależy, co by dostawało, nie? Okej. Okay. Dochodzimy do domu, na Bronowica, dzwonię z Wolkiem, stary nie otwiera. Ona mi mówi tak, Andrzej, ty ciebie tu nic nie dziwi? No co by była dziwić? Zawsze ten dzwonek kurwa świecił, nie? No. Czemu nie świeci? Kurwa, musieli faza ujechać. I palę kopa w drzwi. Jest stary, nie? Wie co, faza ujeb... No. I przyjechali, odcięli. No to pięknie, no. Dom, wiesz, można powiedzieć, dwa piętra, Bronowice, ekspluzywne osiedle, a faza ujeb... Wchodzę do środka i myślę tak, kurwa, jest niedziela, jubilat jest zamknięty, wszystkie sklepy pozamykane w okolicy, nie? A jak tu zagrzeć te bigos, kurwa, nie? No. I tak siedzę i tak, zjara mnie tego szluga. A no, z alkoholu, kurwa, nie są też ze sobą trochę, nie? Aha. Wypijemy lufę, to tak. Czekaj, Andrzej, aha, bo to masz, kurwa. Andrzej. Wie, kurwa, przecież tutaj dwa tygodnie temu jedna samochód na skrzyżowaniu zabiło go, nie? Aha. Tam w chuj się pali zniczy, nie? Przychodzę tam. Rzeczywiście, pali się całe, kurwa, ognisko, nie? Zdmuchnąłem, ja wiem, z 30. Jednego elektrycznego zostawiłem. Aha. Nie byłem aż tak bezczelny. Nie byłem aż tak bezczelny. Przychodzę do domu, przyniosłem te znicze, porozbijałem wszystkie, wiesz, żeby, wiesz, nie było tego. Bo, wiesz, no, jak pali się znicze w środku, szkło, przeszkadzało mnie. Porozbijałem te szkła, postawiłem, rusztowanie sobie zrobiłem, kurwa, wiesz, z książek elegancko. Postawiłem ten garnek, grzeję sobie ten bigos, nie? Co mi się upalą świeczki, to sobie jeden zeszedł wyjmuje, wiesz, niżej sobie tego, co jest. Ktoś napierdolił drzwi. Mówię, 100% policja, jak zwykle, nie? Zresztą tyle razy tam była w tym domu policja, że nie dziwne, wiesz, że są, nie? Przychodzą, a tam taka młoda aplikantka, jak patrzy na mnie, nie? A że dokumenty, żeby nie dał, nie? Dałem jej domu, tak rzuciłem, wiesz, na bezczela. Sprawdzaj sobie, nie? Dalej się patrzę na ten bigos, mieszam se w środku, nie? A ona się mnie pyta, czy może se zdjęcie zrobić. Mówię, z czym? Ze mną czy z tym bigosem?
Bo ja zacząłem dopiero pracować w policji, jestem tutaj na przyuczeniu, mówi, ale nigdy czegoś takiego nie widziałem. Mówię, czegoś nie widziałem. Jak się bigos grzeje? Ty. I oni mi sprawdzają mnie na bębnie 2 lata. Dwa lata. A dzień wcześniej mnie tam sprawdzali w tym domu. Nic. Jest siutko. Mało z tego. Przywożył mnie suką do Rzeszowa, z Krakowa, nie? Suką do Rzeszowa, nie? Do prokuratury, nie? W prokuraturze twierdzą, że oni mi zawieszają ten wyrok i tak dalej, oni mnie wypuszczają, nie? I kurde, już nie przerobię, mówię, tego wszystkiego, mówię, no jak, kurde. Już chciałem odpocząć, wiesz, już wtedy, kurde, byłem tak zmęczony tym wszystkim, tą ulicą, tym wszystkim. Wracam do Krakowa. Oni mnie wypuścili, mówię. No jak się wypuścili? No kurwa, no ten mi pierdol, że mam 2 lata do odsiadki, tu mnie kurwa prokuratorzy wiedzą. Kurwa prokuratorzy twierdzą, że oni mi chcą zawiesić ten wyrok, żebym ja nie siedział. I to jest 13 wyrok w zawieszeniu, który mam. To jest tyle, że ten zawiasy dalej. 13 wyrok to miałem. No to bez jaj, nie? Oni mnie cały czas do czegoś, szukali, do jakiegoś... Wiesz, tego, wiesz, rozumiesz. Do następnej sprawy. I tutaj tam gdzieś tam wziąłem DPK, a tutaj do następnej sprawy, tam cały czas jechałem przez Polskę, rozumiesz, nie? No. Wiesz, jak się osknąłem, to miałem 24,5 roku pozbawienia wolności, a jakby to wszystko, kurwa, podwieszali. Ja nawet miałem 3 miesiące za naruszenie miru domowego. Co to też wyrok jest. Słuchaj, pojechałem do Zakopanego, nie? Spotykam klientkę na ulicy. No. Gadka, szmatka tego, wiesz. Żeśmy pogadali, tam dzień, 2 dni, żeśmy się potańczyli, nie? Mhm. Ona na czwarty dzień mi mówi, że, żebym poszedł do niej do domu, kurwa, żebym się wykąpiemy się i tak dalej. Wiesz, no, kurwa, dni jesteśmy na ulicy, mogę na tym mówić, że masz dom zakopany? Coś nie pasuje. Chora akcja, nie? No, ale w porządku, nie? Przychodzę do niej. Faktycznie, wykąpałem się, przebrałem się, jem sobie jajecznicę, zrobiła mnie. Otwierają się drzwi znam, z klucza, nie? Kurwa mi lata, że się otwierają drzwi z klucza, to są moje drzwi. Chodzi jakiś klient i mi mówi, żebym wyszedł. Ja, słuchaj, ja nie przyszedłem do ciebie, tylko do niej. Wypierdolę, jeszcze siedzę, suszą się biciuchy, nie? Wypierdolę, kurwa, ja nie przyszedłem do ciebie, tylko do niej, nie? No i tam zaczął gadać, poszedł pis, nie? 3 godziny później wjeżdża policja, nie? Ja dostanę cały wydruk? Okazuje się, że ona nie jest właścicielką domu, tylko ona u niego mieszka. Top, dziękuję. Ona u niego mieszka i może mieszkać. No, no. A ja tam, on mnie prosił, żebym opuścił to miejsce. Ja go nie opuściłem tego miejsca, więc mnie zawijają na dole. Aha. 3 miesiące bezwzględnego. Za naruszenie miru domowego. Bo on przyszedł, poprosił mnie, żebym opuścił. Ja tego nie zrobiłem. Ona tam nie jest zameldowana, ale przebywa tam. Ma miejsce pobytu. No, no, no. A ja tam się wziąłem z partyzanta. No, rozumiem. A to co, to on pod ten? No, no on się nie rzucał ani jak ja w majtkach siedziałem, wiesz, suszyłem się. Tylko wyszedł, zamknął z powrotem i poszedł na policję. Ty, Andrzej, ale Michał zdrowa, co? Nie no. Dobry jest, perfect. Dobry talerzyk. I ci powiem, że dość tak smakowicie to wygląda. Smacznego. Również. I zajebie dobre. Mm-hmm. Sorry, że z tym telefonem taka... A nie ma problemu. Ci powiem, Michał jest pierwsza klasa. Zaraz zbadamy jeszcze rybka, ale pewnie też świeża. Jak nad morzem, to musi być świeża. I jest. A parę jakieś frytki, nie w KFC, czy w McDonaldzie. Nie no, pierwsza klasa, polecamy. Patus, przyjeżdżaj. Dużo otwarć musiał zrobić na YouTubie, Andrzej.
zapraszamy do restauracji, polecamy naprawdę dobre żarełko. Tutaj macie adres. Ale nasz kolega nie przyjdzie, nie? Co ty? Wiesz, ile to otwarć by trzeba było zrobić na, tak, na taką szamę? To mu dorzuca. W to ja, Andrzej, nie wątpię, bo ty się zawsze dzielisz. Kurwa, z biedniejszymi, bo... słabszymi. Z tym, że niekoniecznie. No jak niekoniecznie? Ja akurat zauważyłem w tobie, że się dzielisz, jak widzisz, że ktoś ma mniej niż ty, to swoje zdejmiesz i oddasz. Bo ja to widziałem, Andrzej, na własne oczy, że po prostu gdzie? Oddasz swoje. Gdzie? Co? No a kto dał pieniądze ten? Wczoraj nawet Marokan powiedział, że swoje dwie dychy oddałeś komuś tam. No Andrzej, to. Tak, no takie rzeczy wiesz. Widziałem, na co potrzebuję, no to... Już nie chodzi, Andrzej, o to, co potrzebuję, ale... Bywają takie sytuacje, sam że... Sam twój gest. To nie chodzi o żaden gest. Bywają takie sytuacje, że widzisz, że za chwilę ktoś pierdolisz na ryj. I to nie jest twój kolega, ale wie, że pierdolisz. No tak. No ale to jest dobry gest, tak? Jak widzisz, że... To nie jest dobry gest. Jest... To nie jest dobry gest. To nie jest dobry gest. No to jak ty to widzisz? To jest tak samo jak... Pomagasz alkoholikowi, który po sklepie zbiera na wino. No zdarza się. To jest dobry gest? No w sumie nie, masz rację. To jest, no pomaganie, mówmy dojść do tego, no ale... W sumie skoro... Ty dzisiaj mi zaleczysz rany. Ale co będzie za dwa dni? Wróci to samo, nie? To tylko jest odwleczenie w czasie. To rentę mi daje lepiej, albo pracę. Bo to, że ty mi, wiesz, dzisiaj pomogłeś, ja wiem, ja to doceniam, ja faktycznie. No, no ale tak jak mówisz, to jest jakby odwleczenie w czasie czegoś, co i tak przyjdzie z powrotem i tak. Jest nieuniknione. Gościu, nie oszukujmy się. Wszyscy się czarujemy tak, że wiesz, byle do jutra, byle do jutra. Byle do jutra, póki mamy siły. A co, jak nie będziemy mieli sił? Co wtedy? No powiedz mi, co wtedy? No to wtedy znowu trzeba się uśmiechnąć, no, do kogoś. No. Tak jak mówisz, znowu na ulicy. Jak będziesz już leżał, nie dasz rady chodzić, nie dasz rady zarobić na siebie, no. Co wtedy? Wtedy do kogo? No to wtedy już lipa całkiem, no. Do kogo wtedy mamy iść? Sytuacja bez wyjścia. Rafał co, przyjeżdża, bo leżę za podmurkiem? No to wiesz, do mnie możesz zawsze śmiało przedzwonić, Andrzej. No ale no widzisz, no widzisz. Tylko, że wiesz. Bo co, bo leżysz pod murkiem, no to tak zapuściłeś, tak leżysz. Z jednej strony masz rację, nie? No ale z drugiej strony wiesz, jakbym miał możliwość i szansę ci pomóc, no to wiadomo, żebym to zrobił, nie? Natomiast nie ujmuję to tego, co mówisz, że tak czy tak, nie? Że to tylko jest odwleczenie w czasie tego samego problemu, bo za trzy dni będzie ten sam problem, tak? Nie za trzy dni, dzisiaj będzie tak samo, jak wczoraj. No, dokładnie, no. Ja to wydłużyłem trochę w czasie, no. Czy ty mi dasz dzisiaj euro? Czy mi dasz 10 euro? Pamiętaj, ja za te 10 przeżyję. Będzie mi tak samo. Też. Tak samo. W samym czasie zresztą. W tym samym czasie. To jutro będzie ten sam problem, czy nawet jeszcze wieczorem. Nic to nie zmieni, tylko ja będę miał większego kaca po listówie, rozumiesz? Mm-hmm. I to nie jest to, że ty komuś pomożesz, bo dasz mu pieniądze. To nie jest rozwiązanie problemu. Nie, musiałbyś mu dać wędkę, żeby on wędkę, kurwa. Jeszcze mu się musi chcieć się na tym brzegiem. Mm. No. Ja myślę, Andrzej, bardziej o przenośni, nie? Żeby nie dawać komuś ryby. Okej. Bo dzisiaj ty mu dasz rybę, on ją zje i co, dalej nie będzie miał. A ty mu dasz wędkę, no, co złowi i może cały czas złowić. Gościu, a będzie mi się chciało siedzieć nad tym brzegiem? Nie, nie, ja mówię o przenośni, Andrzej. Dobra, ja przenośni mówię, czy będzie mi się chciało tam siedzieć nad tym brzegiem? No, to już zależy od ciebie potem. Czy wypnie wędkę i pójdę tak samo? No, to już potem zależy od... Mam wyjebać na wędkę, ktoś mi da na nowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Rozumiem. Rozumiem, no to już potem jest decyzja twoja, wiesz, chce ci się to robić, czy nie chce ci się tego robić, nie? Albo czy masz możliwości, bo to, wiesz, różnie bywa, nie? Powiem ci tak inaczej, bo może źle to mówię. Jeśli chcesz komuś pomóc, to najpierw się go zapytać, czy on chce tej pomocy. To też jest fakt. Czy on tej pomocy potrzebuje, czy chce, rzeczywiście chce od ciebie tej pomocy. Bo jeśli on nie chce pomocy od ciebie, więc ty mu chcesz pomagać. Mhm. I gdyby tak ma w ciebie wyjebane i tak. Czy wiesz, czasami się budzi tam jakieś w ludziach czasami takie coś, że jednak chce, nie? Wiesz, gościu, granie na emocje, jak ja też potrafię, wiesz? No, w sumie z drugiej strony... Wiem, co masz na myśli, Andrzej, bo no, spotkałem się z tą grą na emocjach, żeby dopiąć swego. No wiem, masz na myśli to, że alkoholik powie ci wszystko, co chcesz, żebyś mu się tylko dał napić albo dał kajsa. Granie na emocjach, jak mi jest ciężko, jak mi jest słabo, jak ty mi pomogłeś dzisiaj, wiesz, to takie bajery, mery, to ja już znam na pamięć, wiesz? Nie no, spotkałem się też z tym, Andrzej, wiem, o czym mówisz. Ja też nie mam 15 lat i jakoś tam gdzieś tam coś 15 tam... 15 lat i kręcone włosy. Yeah.